29. Chciałbym przeczytać z Rzymian 8 rozdziału od wersetu 29. Do 39. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który własnego, nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wir haben gesehen beim Ende von dem Vers 28, widzieliśmy pod koniec wersetu 28, dass wir nach Vorsatz berufen sind. Że byliśmy według powołania, przepraszam, że byliśmy powołani według postanowienia Jego. Und in Vers 29 und 30 finden wir das jetzt näher erklärt, was das bedeutet. I w wersecie 29 i 30 możemy to teraz bardziej mieć wyjaśnione, co to znaczy. Und Vers 29 und 30, i werset 29 i 30 ist wie ein Exkurs bis zum Epheserbrief. Wie eine, also thematisch gehört es eigentlich in den Epheserbrief. W pewnym sensie jest to taki wyciąg, albo on tematycznie należy do listu do Efezjan. Paulus hat zwei Hauptschriften geschrieben. Paweł napisał dwa takie główne pisma. Den Römerbrief, Rzymian, list do Rzymian, und den Epheserbrief. I list do Efezjan. Und manchmal geht es thematisch über den Brief hinaus. I czasami jakieś pismo wychodzi tematycznie poza ten list. Hier im Römerbrief thematisch zum Epheserbrief. I teraz ten list do Rzymian przechodzi tematycznie do listu do Efezjan. Und im Epheserbrief greift manchmal zurück thematisch auf den Römerbrief. I w liście do Efezjan czasami tematycznie sięga po myśli z listu do Rzymian. Ich möchte etwas bildlich sagen. Chciałbym teraz tak obrazowo coś przedstawić. Paulus wirbt schon für den Epheserbrief. Wirbt, macht Erwerbung. Also, w pewnym sensie Paweł tutaj reklamuje, czy mówi o liście do Efezjan. Nun, was bedeutet der Vorsatz Gottes? Ale co oznacza to postanowienie Boże? Wir können die jetzt fünf Punkte sehen. Możemy zobaczyć pięć punktów. Und sie sind wie mit einer Kette verbunden. I one są połączone jak łańcuch ze sobą. Und die Kette beginnt oder ist aufgehängt in der Ewigkeit. I ten łańcuch jest jakby zawieszony w wieczności. Geht durch die Zeit. Przechodzi przez czas ten. Und endet in der Ewigkeit. I kończy się w wieczności. So, aus Ewigkeit. Zur Zeit in die Ewigkeit. Okay.
Więc on zaczyna się, jest zawieszony w wieczności, przechodzi przez czas, przez czas tutaj i przechodzi znowu do wieczności. Ich möchte die fünf Punkte jetzt nennen. I chciałbym teraz wymienić te pięć punktów. Erstens sind wir zuvor erkannt. Po pierwsze, byliśmy przedtem już poznani. Zweitens sind wir zuvor bestimmt. Przedtem byliśmy jeszcze określeni. Das ist passiert in der Ewigkeit. Stimmt, bedeutet zu einem Zweck. Also zu einer Bestimmung. Byliśmy mit einem Ziel. Przeznaczeni. Wir waren, okay, byliśmy przeznaczeni. Das dritte und vierte ist jetzt in der Zeit. To trzecie i czwarte jest w czasie. Wir sind berufen, drittens. Jesteśmy powołani. Und viertens gerechtfertigt. Po czwarte jesteśmy usprawiedliwieni. Und als letztes verherrlicht. A po piąte jesteśmy uwielbieni. Das wollen wir uns jetzt versuchen, etwas im Detail anzuschauen. Teraz postarajmy się teraz bardziej szczegółowo temu przyjrzeć. Was bedeutet, dass Gott uns zuvor erkannt hat? Co oznacza, że Bóg przedtem nas poznał? Das ist ein wirklich unfassbarer Gedanke. To jest bardzo taka niepojęta przez nasz rozum myśl. Es geht nämlich jetzt nicht um die Versammlung als Gesamtheit, nie chodzi o zgromadzenie jako całość, sondern dieses Teil ist absolut persönlich. Ale chodzi o to, że ta myśl jest całkowicie osobista, personalna. Und ich beziehe es jetzt auf mich, nicht um egoistisch zu sein. I teraz zwrócę się do siebie, nie po to, żeby być egoistycznym, czy odniosę się do siebie. Sondern einfach, dass wir alle dieses Glück einfach neu ins Herz fassen. Ale po to, żeby tą radość po prostu znowu na nowo, żebyśmy mogli pojąć w naszych sercach. Gott hat in der Ewigkeit gesagt, Bóg w wieczności powiedział, Burkhard soll einmal im Himmel sein. Burkhard będzie jest przeznaczony, będzie w niebie. Ich kann das nicht verstehen. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Was wollte Gott mit mir? Mit dir? Co Bóg chciał ze mną, z tobą? Aber zuvor erkannt bedeutet nicht, dass Gott wusste, wer ich bin. Wcześniej poznani to nie oznacza to, że Bóg wie, kim jestem. Es ist mehr. To jest dużo więcej. Es kann sein, dass ich noch einmal hier nach Bogatynia komme. I też może się tak wydarzyć, że jeszcze raz przyjadę tutaj do Bogatyni. Und ein Kind ist so gewachsen in den letzten zwei Jahren, że dziecko, które teraz w ostatnie dwa lata tak podrośnie dużo. Und ich sage, ich hätte es fast nicht mehr erkannt. Powiem, ja bym tego dziecka prawie nie poznał. Aber das bedeutet es nicht. Ale to nie znaczy to. Es bedeutet nicht, Gott hätte uns beinahe verwechselt. Also, że to nie znaczy to, że Bóg... Also, es geht nicht darum, dass man eine Person nur, ich sage mal, wiedererkannt hat. Du bist doch der und der. To nie chodzi o to, że Bóg nas jakoś nie poznał, czy nie chodzi o rozpoznanie od nowa. Ich möchte das im Alten Testament erklären. Chciałbym to w Starym Testamencie jeszcze raz wyjaśnić. In das Wort wird im Alten Testament benutzt, zum Beispiel Adam erkannte seine Frau. I chciałbym to wyjaśnić na podstawie słowa w Starym Testamencie użytego, w którym jest napisane, że Adam poznał swoją żonę. Und stellen wir uns jetzt einmal das Paradies vor. I teraz wyobraźmy sobie ten raj. Und Adam geht durch das Paradies.
I Adam idzie przez ten raj sobie. Und sagt: Ach, schau mal, Eva, ich habe dich wiedererkannt. I mówi do nagle krzyczy: O, o Eva, poznałem cię teraz znowu. Das bedeutet es nicht. I to nie oznacza to tego, co tutaj mieliśmy. Sondern es ist ein Erkennen in Zuneigung. Ale to chodzi o poznanie w takim erliebt, es ist ein Zuneigung, Liebe, zugetan sein. Chodzi o poznanie takie bardziej emocjonalne i zgłębienie kogoś. Es ist nicht nur ein Verstehen, ein Wissen, sondern es ist eine liebevolle Zuneigung. To nie jest poznanie zrozumienia czy wiedza, tylko to jest poznanie pełne miłości. Wir lesen einen Vers aus Amos. Przeczytajmy werset z Amosa. Kapitel 3. Rozdział 3. Vers 2. Rozdział 3, werset 2. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Steht bei euch, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Kapitel 3, Vers 2. Ja, Vers 2, ja, genau. Nee. Ich habe mich gekümmert um euch von allen Geschlechtern der Erde. Ja. Und deswegen würde ich euch bestrafen. Kümmern steht bei uns erkennen. Ja. Das bedeutet ja nicht, Gott hat gesagt, ach stimmt, ihr seid ja Israel. I to nie chodzi o to, że Bóg powiedział, a zgadza się, to przecież wy jesteście Izraelitami. Sondern Gott hat Israel erkannt, er hat sich um sie gekümmert, er hat sich ihnen zugetan. Więc chodzi o to, że Bóg poznał Izraelitów i zatroszczył się o nich. On troszczył się o nich. Ein letzten Vers aus 1. Mose 18. Ostatni werset z pierwszej Mojżeszowej 18. Da sagt Gott in Bezug auf Abraham, ich habe ihn erkannt. 1. Mose 18, Vers 19. I Bóg mówi tutaj do Abrahama w wersecie 19. Wobec Abrahama. Wybrałem to bowiem, aby nakazał swoim. Auch etwas anders? Ausgewählt. Ja, ich habe dich ausgewählt. Okay. Ja, das ist auch ähnlich. Ja, ich habe dich erkannt. Ich wollte dich haben. Ja, poznałem ciebie, wybrałem ciebie, chciałem ciebie mieć. O to chodzi. Jetzt überleg noch einmal. Jetzt jeszcze raz przemyśl tą sprawę. Jeder von uns persönlich, każdy z nas osobiście, hat Gott gesagt, ich will dich. Został przez Boga wybrany i Bóg powiedział, ja chcę ciebie. Das zweite ist, drugą rzeczą jest, er hat uns auch zuvor bestimmt. I on, druga rzecz jest taka, że on nas przedtem przeznaczył. Er wusste, was er mit uns machen wollte. On wiedział, co on z nami chce uczynić. Ich entschuldige mich bei den Frauen. Ja chcę się tutaj przeprosić was, kobiety. Ich möchte jetzt ein Beispiel sagen, was euch Frauen besonders betrifft. Ich chcę powiedzieć przykład, który bardzo dotyczy was, kobiety. Es passiert schon mal, dass ihr in ein Geschäft geht. Zdarza się czasami, że idziecie do sklepu. Und ihr seht etwas Schönes. I widzicie coś pięknego. Und ihr kauft es einfach. I kupujecie to po prostu. Ihr kommt nach Hause. Idziecie do domu. Und merkt, i zauważacie, es passt überhaupt nicht in die Wohnung. Że to nie pasuje w ogóle do mieszkania. Eigentlich kann ich es überhaupt nicht gebrauchen. Że w ogóle tego nie mogę użyć, czyli nie mam. Und es landet im Keller. I ląduje to w piwnicy. Und einige Zeit später vielleicht sogar im Mülleimer. A może jeszcze później ląduje to w koszu na śmieci.
Also ihr habt etwas erkannt. I w ten sposób to zauważyliście coś, poznaliście coś. Ihr wolltet es unbedingt haben. Chciałeś to z całą pewnością mieć. Aber es war noch nicht klar, zu welchem Zweck. Koniecznie chcieliście to mieć, ale nie było jeszcze jasne, w jakim celu. Es kann uns auch passieren, also keine Sorge. I mężczyznom, mężczyznom też się może to wydarzyć. Aber ihr versteht den Unterschied, ja? Ale rozumiecie tę różnicę. Gott hat dich gewollt. Bóg chciał ciebie. Und wusste auch, wozu dich wollte. I Bóg, to jest ważne, że Bóg wiedział, po co ciebie chce. Wozu? Po co? Einen Platz im Keller des Himmels? Żeby mieć was w jakimś miejscu piwnicy nieba? Nein. Nie. Einen Platz? Miejsce? Im Haus des Vaters. Domu Ojca. Und zwar i dem Bild seines Sohnes gleichförmig. I w obrazie swego syna, żebyśmy byli. Kannst du das verstehen? Czy można to pojąć? Ich nicht. Ja tego nie pojmuję. Zuvor erkannt, im Haus des Vaters einmal dem Bild des Sohnes gleichförmig zu sein. Wcześniej poznani po to, aby być w domu Ojca podobnym w obrazie do Syna Jego. Das ist eine unfassbare Sache. To jest coś niepojętego. Sehen wir, dass jetzt der Gedanke über den Römerbrief hinaus in den Epheserbrief geht. I tutaj widzimy, że ta myśl wychodzi poza główną myśl listu do Rzymia i przechodzi do myśli Efezjan. Wir haben uns im ersten Teil unterhalten über diese Schöpfung. I my w tej pierwszej części mogliśmy rozmawiać o stworzeniu. Über manche Dinge, die uns belasten. O różnych rzeczach, które nas obciążają. Aber jetzt geht der Blick hinauf zur Ewigkeit. Ale teraz to spojrzenie nasze kieruje się w górę do tej wieczności. Und der erste Korintherbrief sagt in Kapitel 15, so wie wir das Bild, ich muss lieber lesen. 1 Korinther 15 mówi, że ten obraz, ale chciałbym to nawet przeczytać. Vers 49. 1. Korinther 15, Vers 49. 49. Werset, rozdział 15. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka. 1. Johannes 3, Vers 2, glaube ich. 1. List Jana, rozdział 3. Wir werden ihm gleich sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2. 1. List Jana, 3. rozdział, 2. werset. W połowie. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni. Das ist nicht etwas Unbestimmtes. To znaczy niepodobnie powinno być taki jak on, chyba, nie? Es geht jest gesagt, bei uns steht, wir werden ihm ähnlich sein. Und bei euch steht gleich, oder? Ja, wir werden ihm gleich sein. 1:1. Ja, Vorsicht. Ja. Tu chodzi o to, że z tym my mamy podobnie napisane, a w niemieckim jest gleich, czyli. Ale z tym trzeba uważać, że nie jesteśmy identyczni. Der Jesus ist in alle Ewigkeit Mensch. Gdyż Pan Jezus przez całą wieczność jest człowiekiem. Und wir werden ihm als Menschen gleich sein. I my będziemy tym identyczni jako ludzie. Das heißt, wir bekommen auch einen Herrlichkeitsleib. Że jako ludzie będziemy mieli też ciało uwielbione jak on. Aber wir werden niemals Gott werden. Ale my nigdy nie staniemy się Bogiem. Deswegen sagt in Johannes 20, dlatego też mówi Ewangelia Jana w 20 rozdziale, Vers 17, ich fahre auf zu meinem Vater,
und eurem Vater. Mówi w wersecie 17, ja idę do mojego ojca i waszego ojca. Zu meinem Gott und eurem Gott. Do mojego Boga i waszego Boga. Die ewige Beziehung zwischen Sohn und Vater ist nicht unser Teil. To wieczne, wieczna relacja ojca i syna nie będzie nasz, którą Pan Jezus miał, nie będzie naszym działem. Wir werden ihm gleich sein als Menschen im Herrlichkeitsleib. Będziemy jemu identyczni w tym, że będziemy ludźmi w uwielbionym ciele. Jak on był człowiekiem. Tak? Aber wenn Gottes Wort sagt, Menschen werden seinem Sohn gleich sein. Ale kiedy Słowo Boże mówi, ludzie będą jemu jego podobni, identyczni jego synowi. Dann wacht Gott mit Eifersucht über seinen Sohn. To wtedy zawsze, Pan Bóg z taką uwagą czuwa wobec swojego syna. Deswegen sagt er hier sofort, damit er, Römer 8, Vers 29, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Czyli on zaraz mówi w 29 wersecie, czyli w tym momencie uważa, od razu zwraca uwagę na swojego syna i mówi, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Der Herr Jesus wird der vornehmste sein. Gdyż Pan Jezus będzie tym pierwszym, który będzie na pierwszym miejscu stał. Wir können jetzt nicht über die Stellen nachdenken, aber es gibt 5 Stellen von Erstgeborenen. Nie będziemy teraz się tym zajmować, tymi miejscami, ale mamy 5 miejsc, które mówią o tym, że był pierworodnym. Über den Herrn Jesus. O Panu Jezusie. Und es ist immer gemeint, ist der Rang höchste, der vornehmste, der den ersten Rang hat. I teraz w tych 5 miejscach, w którym jest mowa o pierworodnym, jest zawsze mowa o tym, że on jest tym pierwszym, który w randze jest pierwszy, ten najbardziej godny. Wir müssen uns einfach noch einmal an diesem Gedanken erfreuen. I chcemy się teraz tak rozradować tą jeszcze raz tą myślą. Im Himmel wird es einmal voll sein von den Personen, die dem Herrn Jesus gleich sind. Że w niebie będzie pełno takich osób, niebo będzie pełne takich osób, które są ihm gleich in der gleichen Art. Ja. Ja. Więc oni będą podobni w tym rodzaju jako człowiek do Pana Jezusa. Und das wollte Gott. I też tego chciał Bóg. Gott wollte, dass der Jesus sozusagen nicht alleine bleibt. I tego też chciał Bóg, żeby Pan Jezus nie został sam w tym niebie jako człowiek. Gott ist glücklich, allein selig. Gott braucht uns nicht. A Bóg jest tak szczęśliwy, usatysfakcjonowany tym, jako Bóg, kiedy jest sam. Es ist reine Gnade. Bóg sam w sobie może być szczęśliwy, nie potrzebuje nas do tego. Aber dazu war jetzt in der Zeit etwas nötig. Ale do tego też było potrzebne, w tym czasie coś potrzebne było. Heute in der Zeit hat Gott dich gerufen. Gdyż Bóg dzisiaj w tym czasie ciebie powołał. Es geht jetzt hier in diesen Versen nicht um unsere Verantwortung. W tych wersetach nie chodzi o nasze odpowiedzialność. Dass Menschen sich bekehren müssen. Że ludzie muszą się nawrócić. Sondern es geht hier rein um die Gnade Gottes. Ale tu chodzi o, stricte chodzi o tą łaskę Bożą. Die in der Zeit den Ruf effektiv hat werden lassen in Bezug auf dich und mich. Która bezpośrednio ten zawołanie. Gottes Ruf ist effektiv geworden in der Zeit. Że Boże powołanie stało się efektywne w tym czasie. Und weil wir Sünder sind, a dlatego, że jesteśmy grzesznikami,
reichte nicht eine Berufung, to nie wystarczy jedynie powołanie, sondern er hat uns auch gerechtfertigt. Ale on też również nas usprawiedliwił. Gott hat uns für gerecht erklärt. Gdyż Bóg nas tak by zapisał, czy przeznaczył do usprawiedliwienia. Natürlich war dazu das Werk des Herrn Jesus am Kreuz nötig, aber das ist hier nicht der Blickwinkel. Naturalnie było potrzebne do tego ta śmierć Pana Jezusa na krzyżu, ale to nie jest ten kierunek patrzenia, w którym mamy teraz rozważanie, w którym to tu pisze Pan. Und was steht jetzt in der Bibel als fünfter Punkt? A co stoi w Biblii jako piąty punkt? Diese wird er auch verherrlichen? Tych on też uwielbi? Nein. Nie. Diese hat er auch verherrlicht. Tych już, ten, tych uwielbił. Bist du schon im Himmel? Czy jesteś już w niebie? Aber hier steht doch, dass es schon fertig ist. Ale tutaj jest napisane, że jesteś już w niebie. Że to jest gotowe. Was bedeutet das? Co to oznacza? Weil Gott sich das vorgenommen hat, tego powodu, że Bóg sobie to zaplanował, kommt der Plan zustande. Że Bóg to powiął, też ten plan zostanie wykonany. Ich könnte niemals sagen, morgen mache ich das und das. Nie mogę nigdy powiedzieć, że jutro zrobię to i to. Ich weiß noch nicht mal, ob in 5 Minuten mein Herz noch schlägt. Ja tego nie wiem, czy jeszcze w przeciągu 5 minut moje serce będzie biło. Aber wenn Gott etwas sich vornimmt, ale jeżeli Bóg coś zaplanuje powie, kann er sagen, es ist schon so, to on wtedy może powiedzieć, to już tak jest, tak się stało. Weil er Gott ist. Gdyż on jest Bogiem. Das bedeutet auch, to też oznacza, że dass hier die Sicherheit unseres Heils völlig klar ist. Że to bezpieczeństwo naszego zbawienia jest pełni pewne. Es geht immer um die gleiche Personengruppe. Cały czas chodzi o tą samą grupę ludzi. Es ist nicht, manche hat er zuvor bestimmt und danach wird es immer weniger. Es ist immer die gleiche Gruppe. Nie chodzi o to, że on najpierw niektórych przeznaczył innych trochę mniej, ale chodzi cały czas o tą jedną grupę. Und das finden wir auch in anderen Beispielen, dass Gott so spricht, als wenn es schon so wäre. I też w innych fragmentach czytamy o tym, że jakby to już było wykonane. Ich nehme ein Beispiel aus Judas Vers 14, da steht, der Herr ist gekommen, aber es ist noch zukünftig. I jako przykład podam z listu Judy 14 werset, że Pan mówi, już że przyszedł, ale to jeszcze nie nastąpiło przecież, to było przyszłość. Wollen wir nicht glücklich sein als Gläubige? Nie chcemy być szczęśliwi jako wierzący? Wir wissen nicht, was morgen passiert. My nie wiemy, co się wydarzy jutro. Aber wir wissen, dass wir einmal verherrlicht im Himmel sein werden. Ale my wiemy, że będziemy uwielbieni, kiedyś uwielbieni w niebie. So beginnt jetzt auch Vers 31. Tak też zaczyna się werset 31. Was sollen wir sagen? Cóż mamy powiedzieć? Ich muss euch kurz etwas für mich erzählen. Muszę teraz coś krótko o sobie opowiedzieć. Diese Verse werden bei uns oft vor der Gebetsstunde gelesen. Te fragmenty są często, te wersety są często czytane przed zgromadzeniem na modlitwę. Und als ich Kind war, habe ich mich nicht gefreut, wenn ein Bruder gesagt hat, wir lesen Römer 8 ab Vers 31. To nie cieszyłem się za bardzo, kiedy jakiś brat powiedział, przeczytajmy werset 31, 32 z rozdziału 8 Rzymu. Ich habe gedacht, schon wieder Römer 8 ab Vers 31. I pomyślałem sobie wtedy znowu Rzymian 8 rozdział 31 wersetu. Vielleicht hast du ja auch so etwas Ähnliches schon einmal erlebt? Być może też jako sam przeżyłeś coś podobnego.
Wir haben einen Bibeltext so oft gelesen, my czytaliśmy tak często jakiś fragment, dass wir uns nicht mehr darüber freuen können. Że nie mogliśmy się już więcej cieszyć na, z powodu niego. Aber das ist sehr schade. Ale to jest wielka szkoda. Und ich habe für mich festgestellt, ale ja wtedy tak doświadczyłem to wobec siebie samego. Bibeltexte, die ich auswendig kann, że fragmenty ze Słowa Bożego, które znam na pamięć, habe ich oft am wenigsten verstanden. To jak to rozumiem je spośród innych prawie najmniej. Wir können sie sprechen, możemy je mówić, aber unser Herz ist wirklich vielleicht nicht mehr so erfasst. Ale je wypowiadamy te wersety, ale nasze serce nie jest z tym jakoś złączone. Kannst du dich gewöhnen an diese Wahrheit, die wir jetzt gerade etwas versucht haben zu erklären? Czy można się przyzwyczaić do tej prawdy, którą mogliśmy teraz próbować wyjaśnić? Müssen wir nicht jeden Morgen neu wach werden und sagen, was sollen wir nun hierzu sagen? I czy nie powinniśmy codziennie rano budzić się i mówić, co powinniśmy, was sollen wir was? Immer wieder sagen, diese Frage stellen, was sollen wir dazu sagen? I czy nie powinniśmy tego pytania sobie rano mówić, cóż wtedy na to powiemy? Tutaj w tym wersecie jest napisane. Und jetzt heißt es, Gott ist für uns. A jest napisane, przecież Bóg jest z nami. Kannst du dir das vorstellen? Dla nas. Gott ist auf deiner Seite. Jak, czy możemy sobie to wyobrazić? Bóg jest po twojej stronie, z nami. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule schon manchmal oder in einer anderen Situation eine Mannschaft wählen müsst. Nie wiem, czy może w szkole mieliście coś takiego, że albo w innej sytuacji, że musieliście jakąś drużynę wybrać. Und da ist es ja immer sehr wichtig, wer darf zuerst wählen. I zawsze jest wtedy ważne, kto jako pierwszy zaczyna wybierać osoby do drużyny. Und jetzt sagt Gott hier, ich bin auf deiner Seite. I Bóg mówi w tym miejscu, ja jestem z tobą w drużynie, po twojej stronie. Und dann sagt er sofort, ja, wer kann auch gegen uns sein? I wtedy tutaj Paweł pisze od razu, a któż wtedy przeciwko nam może być? Ich möchte jetzt besonders ein Wort zu den Älteren reden. I teraz chciałbym teraz do tych starszych osób, które tu są między nami, szczególne słowo powiedzieć. Wenn man älter wird, hat man viel Zeit nachzudenken. Kiedy stajesz się starszy, masz dużo więcej czasu, aby pewne rzeczy przemyśleć. Und der Teufel möchte uns angreifen, auch wenn wir älter geworden sind. I też diabeł chce nas jakby złapać, kiedy starsi jesteśmy. Und also alle, aber auch wir die Älteren wollen diesen Vers nehmen. Więc wszyscy, ale również i starsi, niech sobie ten werset wezmą. Dass niemals Zweifel aufkommen, ist alles gut in meinem Leben? Ist das Heil sicher? Żeby nie było powiedziane w naszym sercu to, że czy zwątpienie nie weszło do naszego serca, czy wszystko dobrze jest w moim życiu, czy jestem na pewno zbawiony? Gott ist für uns. Bóg jest z nami, dla nas. Und hat auch einen Beweis dazu gegeben. I on też dał nam hat seine Liebe auch bewiesen. On dowód nam pokazał i on swoją miłość dowiódł. Hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. On nie oszczędził swojego syna. Sondern ihn für uns gegeben. Ale dla nas go podarował. In Malachi gibt es einen Vers. Malachiasza jest Kapitel 3. Zostatecie. Malachiasza 3 rozdział. Vers 17. 17 werset. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, w którym ja przygotowuję i oszczędzę ich,
jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Gott wird den Überrest verschonen. On tą resztkę oszczędzi. Wie einen Mann seinen Sohn verschont. Jak człowiek, który oszczędza swojego syna. Aber er hat seinen eigenen Sohn. Ale on swojego własnego syna nicht verschont. Nie oszczędził. Sondern für dich und mich hingegeben. Ale podarował dla mnie i dla ciebie. Das ist der höchste Beweis, dass Gott für uns ist. I to jest ten największy dowód tego, że Bóg jest dla nas, po naszej stronie. Dann heißt es in Vers 32, ich bin zurück in Römer 8. I w Rzymian z powrotem w wersecie 32. Nicht nur, dass er für uns ist, sondern dass er uns auch mit dem Herrn Jesus alles schenken will. Nie tylko, że on jest dla nas, ale też z Panem Jezusem chce nam darować darował nam wszystko. Warum beten wir vor dem Essen? Dlaczego modlimy się, dziękujemy przed jedzeniem? Weil wir nicht ohne den Herrn Jesus essen wollen. Gdyż nie chcemy jeść bez Pana Jezusa. Alles, was wir bekommen, wszystko, co otrzymujemy, möchte der Jesus mit uns genießen. Chce też Pan Jezus z nami doświadczać i być przy tym. Wir wollen nie mehr etwas ohne den Herrn Jesus haben. Nie chcielibyśmy cokolwiek czynić bez Pana Jezusa. Ich versuche das einfach zu machen. Chciałbym to teraz uprościć. Wie ist das zum Beispiel in meiner Ehe? Jak to jest w moim małżeństwie? Es wäre doch komisch, wenn ich meiner Frau sage, ich möchte gerne Urlaub machen. Byłoby to co najmniej dziwne czy śmieszne, że powiedziałbym do mojej żony, że chciałbym zrobić urlop sobie. Und sie freut sich schon. Ona już się zaczyna cieszyć. Und ich sage, ohne dich. Ja wtedy mówię, i wtedy powiem, no, ale bez ciebie. Und wie ist das? Jetzt wird es sehr ernst. I teraz chcę mnie tu poważnie potraktować. Jak to jest? In meinem Leben, w moim życiu, in Bezug auf den Herrn Jesus, co do Pana Jezusa. Es geht hier nicht um Ermahnung. To nie chodzi teraz o napomnienie was. Sondern es geht hier um die Normalität eines Gläubigen. Ale chodzi o zasadę normalności życia człowieka wierzącego. Wenn ich wirklich weiß, der Jesus ist für mich auf Golgatha gestorben. Kiedy rzeczywiście mam świadomość tego, że Pan Jezus, i wiem to, że Pan Jezus zmarł za mnie na krzyżu Golgoty. Weißt du das? Czy wiesz to? Dann möchte ich nicht einen Tag ohne den Herrn Jesus verleben. To nie chcę ani jednego dnia przeżyć bez Pana Jezusa. Das ist nicht normal. To nie jest normalne. Es geht um das Höchste, was Gott uns geschenkt hat. Tu chodzi o najwyższą rzecz, jaką nam Bóg podarował, Pan Jezus podarował. Das haben wir mit dem Herrn Jesus. I to mamy w Panu Jezusie. Aber es geht auch um jeden Tag in unserem Leben. Ja, also es geht nicht nur darum, was wir an Segnungen geistlich bekommen haben, sondern jedes Detail. Najwyższe rzeczy, jakie w błogosławieństwach otrzymujemy, w Panu Jezusie też, ale chodzi też o jeden, każdy poszczególny dzień, najmniejsze rzeczy. Und es steht hier ein wunderbares Wort. I widzimy tutaj wspaniałe słowo. Schenken. Podarować. Schenken bedeutet von Herzen gerne dem anderen geben. Podarować oznacza, że serca bardzo chętnie komuś innemu coś dać. Gott, ich darf einmal sagen, schleudert es nicht auf den Tisch und sagt, bitteschön, sondern es ist ein von Herzen geben für dich. Pozwólcie, że to tak ujmę, że Bóg nie rzuca na stół i mówi, masz, tylko to jest, on daje z serca. Wollen wir ihm nicht dankbar sein? Nie chcemy być jemu wdzięczni za to. Aber es geht noch weiter.
Ale to idzie też dalej tutaj. Er stellt noch eine Frage, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Vers 33. A któż będzie, tutaj mówi dalej, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Es hat keinen Zweck, Gottes Auserwählte anzuklagen. To nie ma już żadnego większego sensu, żeby Bożych wybranych oskarżać. Warum? Dlaczego? Weil Gott die höchste Instanz uns für gerecht erklärt. Gdyż Bóg jako najwyższa instancja określi nas jako usprawiedliwionych. Stellen wir uns vor, wir sind bei einer Arbeit. Wyobraźmy sobie, jesteśmy w pracy. Und es gibt einen Gruppenleiter, einen Abteilungsleiter. Jest tam jakiś kierownik grupy, później jest kierownik wydziału. Und ich habe von dem Chef der Firma eine Erklärung bekommen. A otrzymałem jakieś tam zlecenie, czy jakieś zlecenie od szefa firmy. Zum Beispiel, ich darf immer am Freitag zu Hause bleiben. Tak, dostałem takie pozwolenie od szefa firmy, że każdego piątku mogę zostać w domu. Ich frage den Gruppenleiter, darf ich Freitag zu Hause bleiben? I wtedy idę do tego szefa grupy i pytam się, mogę zostać w piątek w domu? Er sagt nein. On mówi nie. Ich zeige ihm, hier, schau. A ja wtedy mu pokazuję ten papier, który otrzymałem od szefa. Versteht ihr, wie ich das meine? Rozumiecie, o co chodzi? Wir haben ein Dokument. My mamy taki dokument. Von Gott. Od Boga. Gerecht. W którym jest napisane sprawiedliwe. Jetzt können alle sagen, was sie wollen. Jetzt, teraz każdy może mówić, co chce. Es gibt nichts mehr, was uns anklagen kann. Ale nie ma nikogo i niczego, co mogłoby nas już oskarżyć. Der Teufel kommt und will Zweifel sehen. A szatan przychodzi i on by chciał bardzo chętnie zobaczyć zwątpienie u nas. Und wir zeigen ihm gerecht. A my mu pokazujemy sprawiedliwe. Unterschrieben. Podpisano. Von Gott. Od Boga. Original. Original. Das müssen wir in unser Herz nehmen. To powinniśmy teraz sobie pojąć i wziąć do naszych serc. Wir können uns nicht daran gewöhnen, es ist unser Glück. Nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, to jest nasza radość. Es geht noch weiter. I to idzie jeszcze dalej. Christus ist... Wir lesen jetzt Vers 34. Wer ist es, der verdamme? Któż będzie tym, który będzie potępiał? Eine Person im Himmel. Osoba w niebie. Die auf der Erde war, która była na tej ziemi, gestorben ist, która umarła, für uns, za nas, auferweckt worden ist, która została wzbudzona, unserer Rechtfertigung wegen, die unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, która dla naszego sprawiedliwienia została wzbudzona. Steht in Römer 4, Vers 25. To stoi w rozdziale 4, 24. wersecie. Aber jetzt ist diese Person im Himmel. Ale ta osoba teraz jest w niebie. Und setzt sich für uns ein. I ona wstawia się za nami. Das ist eine sehr schöne Sache. Warum? To jest bardzo piękna sprawa. Więc dlaczego? Der Jesus war hier auch auf der Erde. Pan Jezus był kiedyś na tej ziemi. Der Jesus war Kind. On był dzieckiem. Bist du auch ein Kind? Jesteś też dzieckiem? Der Jesus versteht dich. Pan Jezus ciebie rozumie. Der Jesus hat hier gearbeitet. Pan Jezus tutaj pracował na tej ziemi. Der Jesus versteht dich. On ciebie rozumie. Der Jesus war in einer Familie. On był w rodzinie. Er versteht dich. On ciebie rozumie. Der Jesus war müde. On był zmęczony. Er hatte Hunger. On był głodny. Er hat geweint. On płakał. Und diese Person ist jetzt im Himmel. I ta osoba jest teraz w niebie. Und setzt sich für mich ein bei Gott. I wstawia się za mnie u Boga. Das ist eine unfassbare Sache. To jest coś niepojętego. Er sagt, ich darf einmal im Bilde sprechen bei Gott. Ich verstehe den. Das ist ich habe es auch erlebt. I w pewnym sensie on mówi wobec Boga, ja rozumiem to, ja to też przeżyłem.
Der Geist verwendet sich für uns, haben wir eben gesehen. Wcześniej mogliśmy oglądać, że Duch Święty stawia się za nami. Vers 26. W wersecie 26. Und jetzt ist ein Mensch zu Rechten Gottes für uns tätig. I, a teraz jeszcze widzimy osobę, człowieka, który jest po prawicy Bożej, który jest dla nas czynny i stawia się za nami. Wann verwendet sich der Jesus für uns? Kiedy Pan Jezus stawia się za nami? Was ist die Antwort? Jaka jest odpowiedź? Immer. Permanent. Zawsze. Ciągle. Stale. Wir müssen nicht erst anrufen und sagen, bitte jetzt schnell. My nie musimy dzwonić i powiedzieć, teraz, teraz w tym momencie. Wir machen das schon einmal. Bete für mich. Ich habe eine große Schwierigkeit. My czasami to czynimy i mówimy, módl się za mną, mam wielki problem. Aber Gott, der Jesus macht es permanent bei Gott. Ale Pan Jezus czyni to stale, ciągle wobec, wobec Boga. U Boga. Können wir nicht dankbar sein? Czy nie możemy, czy nie powinniśmy być za to wdzięczni? Gott ist für uns. Bóg jest dla nas. Gott möchte uns mit dem Herrn Jesus alles schenken. On chce nam Panu Jezusie i z Panem Jezusem wszystko podarować. Gott rechtfertigt uns. Bóg nas usprawiedliwił. Der Herr Jesus verwendet sich für uns. Pan Jezus stawia się za nami. Der Geist verwendet sich für uns. Duch Święty stawia się za nami. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema. I teraz przechodzimy do ostatniego tematu. In Vers 35 und Vers 39 heißt es. W wersecie 35 i 39 jest napisane. Wir können nie mehr geschieden werden. Że nie będziemy nigdy odłączeni od Niego. Es kann uns nichts von dem Herrn Jesus oder von Gott trennen. Nic nie może nas oddzielić, odciągnąć, czy odciąć od Pana Jezusa i od Boga. Und der Apostel Paulus zeigt uns jetzt verschiedene Beispiele oder Möglichkeiten. Apostel Paweł pokazuje nam tutaj różne przykłady, czy też możliwości. Egal, was wir sagen, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, Drangsal, Angst, czy strach, czy cierpienie, ucisk. Wir wollen jetzt nicht alle Einzelheiten beschauen. Nie chcemy teraz się skupiać na tych poszczególnych rzeczach, które mogą nas próbować oddzielić. Aber eines ist klar. Ale jedno jest pewne. Nichts kann uns von der Liebe des Herrn Jesus trennen. Że nic nie może nas oddzielić od miłości Pana Jezusa. Ich möchte aber zwei Punkte damit verbinden. Ale chciałbym teraz dwa punkty z tym połączyć. Erstens, po pierwsze, mehr Dankbarkeit in unserem Leben. Więcej wdzięczności w naszym życiu. Dass die meisten Sachen nicht wahr sind für uns. Gdyż większość tych rzeczy nie jest tutaj, nie ma zastosowania w naszym życiu. Wir brauchen keine Hungersnot. Wir haben keine Hungersnot. Nie mamy tego ucisku głodu. Wir haben wenig Verfolgung. Nie mamy bardzo, dosyć mało prześladowań. Wir haben genug Kleidung. Wir brauchen nicht bloß zu gehen. Mamy wystarczająco ubrań, nie musimy chodzić nago. Und vieles mehr. I dużo więcej. Aber, zweiter Punkt. Ale drugi punkt. Es gibt viele Gläubige. Że są wierzący, którzy im Moment, heute, w tym momencie, dzisiaj, wir haben noch nicht einen Schluck Wasser getrunken. Jeszcze dzisiaj nie wypili jednego łyka wody. Die sind vielleicht im Gefängnis. Są być może w więzieniach. Die werden verfolgt. Są prześladowani. Also, wir sind dankbar, dass der Herr bis hierhin geholfen hat. Das kann sich auch ändern. Jesteśmy wdzięczni za to, że nam Bóg pomógł do tej pory. Und zweitens beten wir für Gläubige, die verfolgt werden. A z drugiej strony modlimy się za tymi wierzącymi, którzy są prześladowani na przykład. Und der Apostel Paulus macht jetzt ein Zitat aus den Psalmen.
I apostoł Paweł tutaj cytuje fragment z psalmów. Es ist ein Bild. To jest obraz. Da steht jetzt in Vers 36, dass sie den ganzen Tag getötet werden. Die Schafe. Tak. W 36. wersecie jest napisane, że te owce są zabijane cały dzień. Was ist das für ein Bild? Czego to jest obraz? Wir müssen uns vorstellen, ein Bereich, wo Schafe sind. Musimy sobie wyobrazić taki obszar, w którym są owce. Und der Schlechter kommt und nimmt immer ein Schaf, um es zu schlachten. I ten zły przychodzi i zabiera, bierze jedną owcę, żeby ją zarżnąć. Keines von den Schafen weiß, welches als nächstes dran ist. I żadna z tych owiec nie wie, która będzie kolejna. Und deswegen ist es wie eine Tötung den ganzen Tag. I dlatego jest to nazwane, że jakby zabijali je cały dzień. Es kommt immer wieder die gleiche Situation, nicht ich. I przychodzi codziennie, co chwilę ta, no, ta sytuacja, w której mówię, to nie ja. So ähnlich wie wenn man in einem Raum für eine Prüfung sitzt und man weiß nicht, wer ist als nächstes dran. I to byłoby podobne do tego, że jak ktoś siedzi w sali, które czekają na jakiś test i co chwilę jest ktoś wołany, ale nikt nie wie, który będzie następny. Und so sieht er diese schwere Situation der Verfolgung. I tak też Paweł tutaj widzi tą ciężką sytuację prześladowania. Aber jetzt kommt die große Frage, Vers 37. Ale tu przychodzi teraz duże pytanie do nas w wersecie 37. Wir sind in diesen schweren Situationen mehr als Überwinder. Że my jesteśmy w tych ciężkich sytuacjach więcej niż zwycięzcami. Was bedeutet das? Co to znaczy? Überwinden möchte ich einmal vergleichen mit einem Hochsprung. Zwycięstwo chciałbym, przezwyciężenie chciałbym też porównać ze skokiem z wyż. Man kann einen Hochsprung so machen, dass man so gerade eben überwindet. I skok przez tyczkę, można to powiedzieć. Wiesz, można porównać, że można ciut przeskoczyć nad tą tyczką, ledwo. Alle Zuschauer halten die Luft an und sagen, gefährlich. I wszyscy, którzy to oglądają, wstrzymają oddech, powiedzą, ledwo co i to było niebezpieczne. Oder man kann elegant und mit großer Freude und Elan über das Hindernis gehen und alle sind verwundert, wie schön das war. Lub można też przeskoczyć to elegancko, z całą z klasą, bardzo lekko i z radością nad tą tyczką, że każdy może zobaczyć, jak to pięknie było uczynione. Und so möchte der Jesus auch, dass wir, ich sage einmal, super Überwinder sind. Abyśmy, Pan Jezus chciałby, abyśmy my byli takimi, ujmę to tak, super zwycięzcami. Warum? Dlaczego? Durch den, przez tego, der uns geliebt hat, który nas umiłował. Es geht hier jetzt um die Liebe des Herrn Jesus auf Golgatha. Tu chodzi o miłość Pana Jezusa na Golgocie. Wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, kiedy my przechodzimy przez trudności, gehen wir mit Eleganz, darf ich einmal sagen, hindurch. My przechodzimy przez trudności z elegancją, jakby to tak ująć. Nicht wegen uns. Nie z powodu nas. Sondern wir denken zurück, der Herr Jesus ist für mich auf Golgatha gestorben. Ale dlatego, że my myślimy wtedy wstecz nad tym, o tym, że Pan Jezus wtedy na Golgocie musiał przechodzić przez trudności. Und jede Prüfung ist jetzt in einem anderen Licht. I wtedy każdy ten test, ta próba będzie widziana w innym świetle. Der Apostel Paulus spricht jetzt wieder von ich, Vers 38. Ale w 38. wersecie teraz Apostel Paweł mówi znowu o sobie. Wir überlegen noch einmal, er möchte gerne, dass wir es auch sagen. I on
my możemy pomyśleć, że on bardzo chętnie by chciał też, żebyśmy my sami też to mogli powiedzieć. Aber er möchte es uns nicht auflegen. Ale on też nie chce tego na nas narzucać. Sondern er sagt, für mich, ich bin überzeugt. Ale mówi o sobie. Ja jestem przekonany. Egal was passiert. Obojętne co się wydarzy. Müssen wir durch den Tod? Musimy przejść przez śmierć. Im Leben? Nochmal. Wir müssen... Ist egal, was jetzt passiert, ob Tod, ob also, Leben. Obojętnie przez co będziemy przechodzić. Czy przez śmierć, czy życie. Ob ein Engel etwas macht. Lub jeżeli jakiś anioł coś uczyni. Ob es Fürstentümer sind. Fürstentümer? Ja. Bei uns steht Potenten niebieskie. Ja. Die himmelnen Mächte. Ja, genau. Ja. Die himmlischen Mächte, ja. Ob es heute gegenwärtig oder noch zukünftig ist, jeżeli coś się wydarzy teraz, w teraźniejszości lub w przyszłości, es ist völlig unerheblich. To jest całkowicie w tym momencie nieważne. Nichts kann uns von der Person Gottes trennen. Gdyż nic nie może nas od osoby Pana Jezusa, Bożej osoby odłączyć. Und es endet damit. I kończy się to tym, dass das alles nur möglich ist durch Christus Jesus unseren Herrn. Że to wszystko jest tylko możliwe przez Pana Jezusa. Das bedeutet, ohne den Herrn Jesus bekommen wir nichts. I to oznacza, że bez Pana Jezusa nie otrzymamy nic. Und mit dem Herrn Jesus bekommen wir alles. A z Panem Jezusem otrzymujemy wszystko. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch eine Klammer über das das Kapitel legen. Ale na koniec chciałbym teraz taką klamrę założyć na ten rozdział. Kapitel 8, Vers 1. Więc tak, rozdział 8, pierwszy werset. Da hat Gott, oder sehen wir uns in der Person des Herrn Jesus. Czyli Bóg, my widzimy siebie w osobie Pana Jezusa. Wir sind in Christus. My jesteśmy w Chrystusie. Hier am Ende des Kapitels, a tutaj na końcu tego rozdziału, ist Gott für uns, Bóg jest dla nas, in Christus. W Chrystusie. Kannst du das verstehen? Czy możesz to pojąć? Nein. Nie. Es ist aber nicht schlimm. Ale to nie jest źle. Wir glauben es, gdyż my wierzymy, że, und wir gehen mit dankbaren Herzen weiter. My wierzymy i idziemy też z wdzięcznymi sercami dalej. Gott ist für uns. Gdyż Bóg jest dla nas. Wer gegen uns? Któż przeciwko nam? Wir wollen seinen Namen immer wieder neu preisen. Chciejmy Jego imię ciągle na nowo sławić. Ich möchte zum Schluss lesen 2. Korinther 9. Chciałbym na koniec przeczytać drugiego rozdziału Koryntian, list do Koryntian, vers 15. 9 rozdział, werset 15. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Vielen Dank.